Spotkanie z samoobroną, nie dywizją, moje było w 1943 roku, 15 listopada. Jeszcze nie było dywizji, tylko była samoobrona w Zasmykach. I byłem takim taborytą, przywoziłem, nie wiem, czy dowódców, no bo to było jak w partyzance, po cywilnemu. Nie wiadomo, kto to jest. Jeździło się po różnych polskich wsiach. Z początkiem roku 1944, 17 stycznia, jak młodzież przyszła na Zasmyki, powstał oddział Trzaski. Z tej młodzieży, bo już był oddział Sokoła, oddział Jastrzębia i trzeci ten oddział powstał oddział Trzaski. Ja dostałem przydział do oddziału Sokoła, do trzeciej kompanii, trzeciego plutonu porucznika Kani. Brałem udział w dwóch wyprawach na banderowców ukraińskich. I to później się pełniło Warte, kompania taka wartownicza, woziło się dowódców. Spotkałem obecnego przewodniczącego Powstania Warszawskiego, pułkownika generała Ścibora Ryżyckiego, to był on wtedy dowódcą drugiej kompanii w stopniu porucznika. I co ciekawe, pluton przyszedł z obiadu, a ja pilnowałem sprzętu i broni. I poszłem, szłem na obiad. Ktoś idzie, a on szedł tak jak ja w mundurze lotniczym, tylko że był w oficerkach i w spodniach chyba. Nie miał kurtki, miał nic. I czapkę. Chodziło mi o tą czapkę, bo nie spojrzałem mu w twarz. I nadjechał Jastrząb z luzakiem. Jastrząb, nie Jastrząb, tylko Sokół. Sokół kiwnął na mnie, dał mi konia, żebym oprowadził, bo konie były spocone. I ostatnio, jak byliśmy na wycieczce w tym Powstania Warszawskiego, spotkałem go. Zresztą i wcześniej. I pytam się, generale, co generał miał na głowie w Suszej Babie w 1944 roku w lutym? On mówi, miałem ten narciarkę z orzełkiem lotniczym. I żeśmy tak mile porozmawiali. W lutym, pod koniec lutego, dostałem przydział do sztabu majora Kowala. Przyjechaliśmy Kupieczów, wzięliśmy żywność. To była grupa majora Kowala, to w zasadzie to był sztab 50. pułku piechoty. Jastrząb, Sokół, Trzask. Wzięliśmy żywność i pojechaliśmy przez Czernichów, tam żeśmy zanocowali. Dogonił nas oddział tych policjantów niemieckich z Maciejowa, bo oni uciekli i przyszli do nas. Przenocowaliśmy, pojechaliśmy do Świniarzyna i w Świniarzynie spotkaliśmy się ze sztabem majora Kowala. Przenocowaliśmy i rano wyjechaliśmy, nie wiem w jakim kierunku, tylko w Lasy Świniarzyńskie. I taka była równina ze 3 km jak stół. I myśmy na tą równinę wjechali parę koni wierzchem i chyba 3 sanie. Leciał daleko nad Lasem Świniarzyńskim samolot. Mówimy, Boże, może nas nie zauważy. Ale on cwany obleciał w koło i lotem koszącym przyleciał nad nami. Konie zaczęły stawać dęba, ale widocznie dostał powiadomienie, że to jest strefa partyzancka. Wbił się w góry i poleciał. Bo wtedy jakby otworzył ogień, to przecież żaden z nas do tego lasu by nie dojechał. Jeszcze pamiętam, strzelec niemiecki między dwoma silnikami leżał i patrzył na nas, tylko mu ten karabin maszynowy chodził. To był chyba Hankel, nie wiem, jakie to było. Przyjechaliśmy do Osy, a przez Rzewuszki. Już była noc, wyjechaliśmy rano, ale to jak to w zimie, nie? Ciemno się robi szybko. Nie wchodzić do chałupy, tam stał oddział bomby. Nie wchodzić do chałupy, bo ten oddział jest chory na tyfus. Ale jak pan jedzie w zimie całą noc, cały dzień, to pan nie wejdzie do chałupy nawet, żeby tam antychryst był, nagrzać się. Żeśmy weszli wychodzić. Siedliśmy na sanie i już do Osy było niedaleko. Przyjechaliśmy do Osy, ciemno. Kwatery mieliśmy wyznaczone, bo z prawej strony za kurhanem stał oddział Jastrzębia, a myśmy po lewej stronie Osy byli.
rozpaliliśmy, zrobiliśmy pościg, ułożyliśmy się, a tu raptem strzelanina, napadli na nas Ukraińcy. Wyskoczyliśmy z tej chałupy, dopiero z pierwszego snu. Wyskoczyliśmy z tej chałupy. Porucznik Strzemięczyk, którego byłem gońcem. Bączek do mnie. Do Przesku jest pan, jak strzelają tą wiejską ulicę. No ale rozkaz jest rozkazem. Przeczołgałem się, upadłem tam. Masz osiodłać Ogierka, miał pięknego konia. O, i wyprowadzić. I ja wyprowadziłem, a jeszcze było tak, że nie mogliśmy, zagrody są w stodole z jednej i z drugiej strony. To wyrwaliśmy drzwi o tej strony, od której Ukraińcy strzelali. I ten koń, nie chcę, te konie, nie tylko jeden, bo tam było trzy, majora Kowana, Luzaka i Strzemięczyka. I te konie nie chcieli iść pod ten ogień. Ale jako żeśmy ich wyprowadzili i zaczailiśmy się. I te konie wszystkie taborowe, sześć koni, mój siódmy, ósmy majora Kowana i dziewiąty Luzaka. Poruszyliśmy się w Bączek, przelecieć tymi końmi koło Kurhany do Jastrzębia. I pogonili te konie i ja za tymi końmi goniłem ich, przelecieliśmy. A tam już oddział Jastrzębia był gotowy nam pomóc, obronić nas. Zaczęli łapać te konie, przystanęliśmy przez sztaby majora tego porucznika Jastrzębia. Mówi, nie zaatakują nas, bo jest ich za mało. Nie wiem, jakim cudem w każdym razie z tych żebuszek ten chory oddział na tyfus przyszedł nam z pomocą. Szła tyrariera koło tego kurhanu, myśmy byli u Jastrzębia, przeszła kurhan i poszła osy kolonii, bo były tam trzy osy. Osa Hutor, osa Kolonia i my wstaliśmy we właściwości. A myśmy wrócili na kwatery, jeszcze nie. Ogień nie wygasł, no i zabezpieczeni z tej strony tyrarierą, z tej strony od Jastrzębia i tam od żebuszek oddziałem bomby, że byliśmy wszędzie ubezpieczeni, żeśmy usnęli. W tej osie żeśmy stali prawie dwa miesiące, ale to się wszystko tak odbywało, służba garnizonowa Warta, przekurchanie przy sztabie, taki nazwaliśmy go wachmistrz Syroka, od Jastrzębia przychodził nas uczył kawaleryjskiej sztuki. Z koni do walki pieszej, na koń, przez przeszkody. A ja, że byłem z nich wszystkich najmniejszy i najmłodszy, to mnie rzucali lejce, cugle. Ja nie mogłem złapać tych pięciu koni. Te konie się rozbiegały i trzeba było ich złapać, bo później do ataku na koniach. No bo były parodie. Wachmistrz Syroka ustawiał przeszkodę, sadzał konia na zadzie, bo miał musztuk i ostrogi i miał takiego pręta wierzbowego czy z łozy. Te konie przez te przeszkody nie chciały skakać, że często my przeskakiwaliśmy przez przeszkodę, a koń zostawał za przeszkodą. Po prostu parodia. Pewnego razu wyciągnęliśmy działko, które dołączyło nawet, nie wiem, ale to chyba od bomby dołączyło do nas działko polowe. No i poszli chłopaki do cerkwi, przynieśli strój popa, kropidło, zaczęliśmy święcić te działko. Zobaczył porucznik Strzemięczyk, a był bardzo wierzącym człowiekiem. Wziął kija i jakby nas dorwał, to by nam wlał. Mówi, jak wy możecie się śmiać z religii? Zgoda, że to nie jest katolicka. Kazał nam te działko wstawić do stodoły i uprzątnąć plac. Ale te działko długo nie trwało, bo Jastrząb przyjechał, zabrał go tam na tamtą stronę. Ta osa to było takie, nie wiem, odskocznią spokoju. Kowal wyjeżdżał z oddziałami do Turzyska, zajął Turzysk, walczył, doszedł do Włodzimierza, nie było rozkazu, cofnął się, przyjechał. Ciekawi byliśmy, chłopcy chcieli walczyć. On wiedział, a to myśmy zaspokajali się. Jazda obrokiem futerowanym, jak mówił Zagłowa, dla koni sztabowych i zaborowych. Ale przyszedł czas, że ruszyliśmy, jak to się mówi, jak tu pisze, na zachód. Nie wiedzieliśmy gdzie, ale w każdym razie do Bugu.